trener zespołu WKS Żarek Barwałt jest z nami, pan Dawid Bartoszek. Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry. Panie Dawidzie, dwa tygodnie temu byli... Pan był? Pan był dwa tygodnie temu na turnieju Smoka, czy był jakiś inny trener z WKS-u? Inny trener. Niemniej byliście w dwa zespoły, teraz jesteście jednym zespołem. Nasuwa się w takim razie retoryczne pytanie. Czy się wam podoba? Tak, bardzo. Bardzo turniej, bardzo wymagający, bardzo dobre drużyny. Poziom na bardzo wysokim poziomie. Co tak naprawdę pana zaskoczyło podczas turnieju Smoka? Czy jest taka jedna rzecz, którą wskazałby pan tak na szybko? Coś może poziomem, poza poziomem. Poza poziomem? No bardzo dużo drużyn. I mało oczekiwanie na mecz. To właśnie chcemy do tego dążyć, żeby jak najmniej drużyny czekały na swoje spotkania. Czy widział pan jeszcze takie turnieje z tyloma drużynami, ponieważ na turnieju Smoka, tak jak dzisiaj, jest 12 zespołów. Za chwilę w Lidze Europy i w Lidze Mistrzów również będzie kolejne 12 zespołów. 24 zespoły to jednak duża intensywność, w związku z czym, czy widział pan takie podobne turnieje? Znaczy Deichmann jest, tylko że tam jest tygodnia na tydzień. Tam graliście również na tym turnieju? Jakby mógł pan porównać te dwa turnieje? Plus, minus? Tutaj trochę wyższy poziom. Jednak wyższy do nas. Tak właśnie wygląda turniej Smoka. My bardzo dziękujemy. Pan Dawid Bartoszek był naszym gościem, trener zespołu WKS Żarek Barwałt. A my oczywiście zapraszamy na kolejne mecze. Śledźcie kanał Turniej Smoka i oglądajcie spotkania dzisiaj z rocznika 2011. Dziękujemy jeszcze raz.